Zapytałem się Mariana, aptekarza, no mój Marianie, powiedz co tam o malarza. Jest cudowny, chociaż niski, jest bardzo towarzyski, jest impreza, to nie trzeba mu powtarzać. Jednak malarz się ostatnio mocno zapadł, nie wychodzi z domu, to jest wielka klapa. Dawniej dzwoni są browary, już za chwilę pukał stary, kto miał browar, to na niego kurna napad. Dawniej malarz był na każde zawołanie, kiedy żur otwierał tylko wino tanie. Gdy się raczył winem w parku, to malarza miał na karku. Taki węch miał, jak w czasie rui łanie. Kiedy chcieliśmy się spotkać bez malarza, u Mariana jakiś gostek drzwi wyważa i rozłupał drzwi siekierą. Co beze mnie pić cholera, bez malarza tu się wypić nie odważaj. U malarza, co tam u malarza, wciąż mi Marian to powtarza. U malarza, co tam u malarza, wciąż mi Marian to powtarza. Marian nie mógł już wytrzymać, drzwi mu rąbie, więc po cichu Marian wyniósł się do Dąbia. Lecz gdy malarz się dowiedział, to w Szczecinie nie wysiedział, po godzinie się pojawił tak jak zombie. Drzwi otwiera, w drzwiach wielka jest zasuwa. Marian mówi, malarz mówi, winna być parapetuwa. No i wypił cały zgięty, wszystko co miało procenty. Marian blady, bo to kurna jest hamuwa. Raz ten malarz go zaprosił na wernisaż. Wpadaj Marian, moja praca to jest nisza. Gdy obrazy obejrzeli, malarz wszystkich wypierdzielił i powiedział, że potrzebna mu jest cisza. W ciszy wypił wina chyba z 5 galonów. Wszystko zmieszał jeszcze z byczą Arizoną. Się przelała w brzuchu skarby, malarz zabrał się do farby. Z tą decyzją malarz po prostu utonął. U malarza, co tam u malarza, wciąż mi Marian to powtarza. U malarza, co tam u malarza, wciąż się pyta Marian i powtarza. Więc wycięli mu jelita, no i nerę, a wątroba u malarza była serem. Dziś ten malarz, sami wiecie, cały dzień siedzi na necie, abstynencji on jest dzisiaj oficerem. Do szpitala raz go dali, to nasyfił, no i uciekł, no bo tam nie było wi-fi. Pyta krycha się Mariana, co tam śledzi on od rana, co ten malarz w necie robi, co go żywi. Może szuka on jeszcze jakichś ważnych informacji, może z gochą się chce udać na wakacje. Marian mówi, nic nie śledzi, on po prostu w necie siedzi, jak w amoku siedzi, klika czasem spację. Zaprosili raz Mariana, malarza do chałupy. Mówi, rusz się, bo na tyłku masz już strupy. Mówi, malarz się nie skusi, nie ma neta w autobusie, a godzina jazdy, dojazd jest do dupy. Krycha mówi, może dobrze i się stało, że malarza tu do Dąbia nie przywiało. Jakby zjawił się, to wiecie, by tu siedział w internecie, ale tutaj megabajtów to jest mało. Raz ten malarz się umówił na profilu z jakąś babą 60 w jego stylu. No i myślał, się zakocha, to była jego zocha, co siedziała obok na swoim mobilu. U malarza, co tam u malarza, wciąż mi Marian to powtarza. U malarza, co tam u malarza, wciąż mi Marian to powtarza. U malarza, co tam u malarza, wciąż mi Marian to powtarza.